Cześć tu! Olusi, i tatuś! Siemanko, dzisiaj z okazji 6 tysięcy subskrypcji nagrywamy Q&A, czyli pytania od widzów. My odpowiadamy, jeżeli się zdarzy, że nie odpowiemy na jakieś pytanie, zjadamy ostrą papryczkę albo jalapeno, albo papryczkę chili czerwoną. Oczywiście nie całą, bo byśmy chyba spłonęli z pikantności. Ale ty jaką wolisz, tą? Ja nie powiem jaką, zdradzimy to wszystko na końcu, bo jeżeli nie będzie pytania, na które nie będziemy znali odpowiedzi, albo nie będziemy chcieli odpowiedzieć, to na końcu Olek wybiera, jaką on zjada, a jaką ja zjadam. I tyle w temacie, zanim zaczniemy od pytanka. Dzisiaj pomaga nam nasza kochana mamusia Olusia, czyli moja piękna żonusia, będzie czytała od was pytania. Ale zanim zaczniecie, zostawcie łapeczkę w górę. Jak nie subskrybujesz, zostaw subskrypcję, dzwoneczkę. Dzwoneczkiem oczywiście najlepiej zaznaczyć, żeby powiadamiało was o wszystkim. Dobra, lecimy z pierwszymi pytaniami, kochanie. Let's go in the flow. No. Arnix, gratuluję 6 tysięcy subskrypcji. Dziękujemy. Super filmy robicie. Dziękuję. Pytanie numer 1. Co was zachęciło do nagrywania? Ja wiem. No powiedz. Mnie zachęciło do nagrywania Adam TV. Adam TV. I Paweł Malinowski też i Miss Aga, bo od tego zaczęliśmy oglądać otwieranie Superfilmsów. Następne pytanie. Jak zaczynaliście, to myśleliście kiedyś, że będziecie mieć aż 6 tysięcy subskrypcji? Ja myślałam, że będziemy przynajmniej mieli z 5, 7... 6. Z 5, 7, 6 tysięcy? Ja na początku wierzyłem w to, ale mówię, no 1000, może 2. A potem jakoś skoczyło i mamy 6, jesteśmy mega szczęśliwi, chociaż niektórzy potrafią zrobić to 2 razy szybciej, bo nam zajęło to 2 lata i chyba 2 miesiące dokładnie. A Paweł na przykład w 2 lata miał 300 tysięcy. No być może, ale wcześniej było łatwiej. Dobra, lecimy dalej. Co planujecie dalej robić? Nagrywać gry? Vlogi? Co planujesz? Ale co to vlogi? No vlogi to właśnie tak jak siedzimy, opowiadamy o czymś, komentujemy coś, no pokazujemy siebie. No to chyba raczej vlogi, ale czasami się może tak zdarzać, że gry. Gry też, bo lubi Oluś grać, ja też lubię, ale nie mam na to czasu. Na przykład jak gramy, coś robimy z Brawlem, to ja muszę siedzieć po nocach, póki jak pójdzie żona spać, żeby się nie denerwowała na mnie, że ciągle siedzę w telefonie. I tak się denerwuję, bo ja obrabiam filmy w telefonie, kręcę w telefonie, robię zdjęcia w telefonie, robię wszystko w telefonie i prawie cały czas siedzę w tym telefonie. Ale też spędzam czas z Olusiem i z żoną wieczorem. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie od XLNY. Yo. Cześć, pytanko. Kim się inspirowaliście na to, żeby zacząć nagrywać? Trochę już odpowiedzieliśmy wcześniej. Adam TV, Paweł Malinowski. Ale wydawało mi się, że głównie od Pawła Malinowskiego. Czy Adam TV? Nie, głównie od Adam TV. A później Paweł Malinowski bardziej ci się spodobał, tak? Później. No właśnie, to kolejne pytanie. Kolejne pytanie, Luki Erin 23. Witam, ja mam 3 pytania. Co zmotywowało was do nagrywania? To już było odpowiedź na te pytania, czyli filmiki Adama TV, Pawła Malinowskiego, Miss Agi i Martyny Zabawy jeszcze też, tak? Bo wtedy oglądaliśmy. To jakie filmy lubicie najbardziej nagrywać? Jakie filmy lubisz najbardziej nagrywać? Ja lubię z gier. Z gier lubisz nagrywać najbardziej? A ja lubię najbardziej z otwierania Superfilmsów i Zimsów. A ja z gier. A z Zimsów nie lubisz, Zimsów? Lubię, ale najbardziej z gier, tak? Najbardziej. Dobra, okej. Okay. Kolejne pytanie. Czy macie w planach nagrać jakąś nową serię? W sensie... Serię Superfilmsów na pewno, bo już niedługo będzie 10. seria, co nagraliśmy ostatnio, naszą reakcję na te przecieki, co są. A propos serii, jakiś pomysł, content na pewno, bo będziemy szukać, żeby was zadowalać, no bo wiadomo, że nie możemy kręcić tylko w kółko tego samego. Ja mam też taki pomysł na serię, tak? Że po prostu na jednym odcinku 5 albo 7 albo 10 po prostu w Minecrafcie, bo już wiemy, jak się nagrywa odcinki, to właśnie nagramy odcinki z takie coś, że wymyślamy struktury, które mogły być w Minecrafcie. Okej, okay. Dobra. Następne pytanie, bardzo szczegółowa odpowiedź. Brawo, synku.
Robrysuje. Robrysuje, ja czyli to jest Oliwka. Pozdrawiamy Oliwkę, ma taką ksywkę. Wbijajcie do niej na TikToka, bo ma tam ponad 1000 już followersów. Już nie wiem, może 2, bo ostatnio się nie odzywała, więc pozdrawiamy cię Oliwka, słuchamy pytań. Gratulacje 6000. Dziękujemy. Pytanie do Q&A. Na czym się inspirowaliście? Czy już było, odpowiedzieliśmy. Czy jak Olusz podrośnie, to zagracie w FNF-a? Na pewno. Na pewno, to na jest bank. Pewne. Bo FNF jest dla takich 9-latków. Myślę, że dla starszych, ale 9-latkowie już niestety grają. No dobra, następne pytanie, bo mamy dużo. Nie możemy. Taka gra jest horrorowata trochę. Nie. Trochę straszna jest. A nie, to jest ta o tym śpiewaniu. A, o tych strzałkach, pomyliło mi się. No ale też jest trochę straszna, bo też są ale tam potwory. Oczy, nie. Nie? No i tak jest, śpiewa się. No, no ale to trzeba szybko naciskać strzałki. Ja miałem kiedyś na telefon SMS-a. Dobra, lecimy dalej. O, fajne pytanie. Czy będą vlogi z wakacji, jak będziecie gdzieś jechać? No, na pewno. Najprawdopodobniej znowuż jedziemy do Holiday Park i nagramy 24 w Holiday Park. Tak? 24 godziny H. Czyli nagramy, będziemy na basenach, będziemy w domku, śniadanka, kolacje, obiadyjki, piaskownice, grać może w coś i różne rzeczy, może gdzieś pójdziemy pozwiedzać. Zobaczycie, to na I pewno będziemy nagrywać. Może coś kupimy za tikety. Za tikety, tak? Bo zdobędziemy jakieś tikety. Zobaczymy. Lecimy dalej. Franek. Sprzedawca firanek. No, pozdrawiamy Franka. Czy ten Franek? Nie. No. Czy Olek lubi otwierać Super Things i nowe rzeczy? Olek, lubię. Chyba nawet uwielbiasz, szczególnie nowe rzeczy i nowe Super Thingsy, nie? Jak się zaczyna nowa seria. Chociaż lubisz potem też czasem, jak otwieramy długo, ale nie trafiliśmy jeszcze ultra rzadkiego, bo jeszcze mamy do trafienia ultra rzadkiego z 9 serii. Mhm. Będziemy to otwierać, no. Ultra Blasta. Dobra. Bartek Bartik z YouTube. Pytanie. Skąd się wziął pomysł na kanał z zabawkami, głównie z Super Things? No to już, no to już odpowiadaliśmy, że od tych tak naprawdę czwórki youtuberów się to zaczęło, to Oluś zaczął oglądać, ja zacząłem z nim i Oluś kiedyś powiedział, że tatuś chce nagrać film na YouTube, tak? Nie. No a jak? Ja kiedyś powiedziałem, czy możemy rozdać powtórki dla widzów, a ja nie widziałem, że trzeba mieć kanał. A, no tak, w sumie rację. Tak, no ale chodziło o to, że nakręcić filmik na YouTube. I tak się zaczęła ta historia. Mateusz, siema. Siema, siema. Pytanie, widzicie mnie? Ale tak na serio byłoby mi miło, gdybyście na to pytanie odpowiedzieli na filmie. Niestety, nie widzimy cię, ale niestety nie zjemy dlatego, że cię nie widzimy, bo znamy odpowiedź, bo cię nie widzimy, papryczki. Ale pozdrawiamy cię, trzymaj się cieplutko, lecimy dalej z następnym. Kogut Games. Co robisz w wolnym czasie? To pewnie pytanie do Olusia. No to ja w wolnym czasie gram, czasami coś robię z bratem, czasami z tatą. Z mamą rzadko, bo pokazuję mamą, nie, często, często z mamą też, nie? Nie? Szczyli, dobra, lecimy dalej z kolejnym pytaniem. Co lubicie robić? Co lubisz lubić grać? Lubisz grać. Ja lubię spędzać czas z żoną, jak jest tylko dla mnie, bo ją bardzo kocham. Macie zwierzęta? Tak. Mamy rybki, mamy luncie puncie, czyli modliszkę. Pieska i modliszkę. I świerszcza, który umarł. Zdech. Świerszcz był pokarmem dla modliszki, ale była najedzona i on się nie doczekał, żeby zostać zjedzony. Następne pytanie. Macie jakieś ulubione kanały? Ja mam. Teraz, bo się pozmieniało. Ale Paweł Malinowski nadal jest w czubie, tak? Mhm, czasami go oglądam. Dobra, a co teraz oglądasz? Tylko dawaj, no. Często Poppy Playtime Chapter 2 u Admirosa. No. Przemka PPG. No Sirius, nie, jak on się nazywa? Ten Sirius, co tą halę sprzedał? Nie Sirius, jak on się nazywa? Trixus. Trixusa ostatnio ogląda z bratem. I on kupił nową, większą halę. Ja bardzo lubię Blauka. Lubię też wuja coś czasem pooglądać. Lubię Reziego. Bardzo serdecznie go pozdrawiam i życzę zdrówka dla jego dziewczyny, bo jest niestety chora i trzymamy kciuki i życzymy, żeby było wszystko dobrze. Okej. Okay. Następny. Wiesław Kaźmierczak. Ile ma lat Oluś?
Można powiedzieć, że 8, ale można powiedzieć, że 7,5. No, niedługo. W sierpniu skończy 8. Kolejne pytanie. Gratulacje. Pytanie pierwsze. Ile Oluś ma Robux? Robuxów. Nie wiem. Chyba chodziło o to Robuxów. No, to... no Robuxów. No ale teraz wydałeś chyba, nie masz nic, nie? Mam 4 Robuxy. 4 Robuxy, bo co Oluś jak ma, to od razu wydaje, no? To prawda. Pytanie drugie. Kiedy Oluś ma urodziny? Czyli to papryczka, bo Olek nie pamięta, uwaga, ja już tutaj, którą? Czerwoną czy zieloną? Czerwoną. Oh my god. Ale kawałek skórki. No to ja ci ukroję, ile? Patrz, pokaż, tu pokazujemy. Tyle. Dobra, uwaga, kroję. Zobaczymy reakcję. Nie znasz, wiesz co, ciuś, Oluś nie zna daty swoich urodzin. A przypomnij sobie, jeszcze masz szansę. Tutaj są te kuleczki. No to ja wyciągnę te. Olek, no przypomnij sobie. Nie wiem. Dobra. No ale chociaż będzie ciekawiej, ale zjesz wcześniej. Sobie, przecież... Pamiętasz. Przed chwilą powiedziałem w jakim miesiącu. No. O, będzie reakcja. Tak. No, gryź i szybko połykaj, bo cię będzie piekło. Woda jest. No jak? Jak Oluś? Oluś jest twardy, już on mówi, że nigdy nie jest pikantny dla niego. Ale to jest. To jest. Dasz radę? Szkoda, że nie lubisz mleka. Bo jakby lubił mleko, to dasz radę dalej? Czy robimy przerwę? Nie pluj. Bo na komputer mam. Dobra, następne pytanie. A, powiemy. Oluś 25 sierpnia kończy urodzinki. Kończy 8 lat. 8 lat. Znaczy ma urodzinki, kończy 8 lat. A urodził się w 2015, tak? 14. Widzicie? O nie. Żeby mi nie było przykro. Ja z pestkami. Oj. Dzięki, że mi zostawiłeś jakąś wodę. No masz troszeczkę. O, użyłbym brzydkiego słowa teraz. Myślałem, że nie jestem takie pikantne, jednak są. Bo zawsze je jem z czymś. Kolejne pytanie. Koala. O, mój Boże. Ile macie lat? To było już. Było, ale nie było. Ja mam 44. 8. Ty nie zgadłeś, haha. 44. Nie zgadłeś. Drugie pytanie. Będziecie nagrywać na bieżąco Brawl Stars? Na bieżąco raczej. Brawl Stars, że tak na bieżąco. No co jakiś czas będziemy nagrywać. Okay. Może jak karnet będziemy otwierać, albo jak będziemy zdobywać jakieś coś fajnego, albo dropniemy coś fajnego, to będziemy od czasu do czasu Brawl Stars nagrywać. O, sali mam. Gratuluję. Czekajcie, bo ja muszę się napić, bo ja nie wyrabiam. O. No, zadawaj pytanie. Sali wam gratuluję. Dziękujemy Sali. Dziękujemy. Nasz fan od wielu lat, znaczy wielu lat, odprawia od samego początku i cały czas komentuje nasze filmy, bardzo ci dziękuję. Kasper Świech, pytanie, ile lat ma mama Olusia? Ile lat ma mama Olusia? 41. Brawo! Myślałem, że będziesz... Dowiedziałeś. Wypił całą szklankę. Ale fuck, ja mi współczuję. Oh. No to ty sobie wyobraź jak moje było. No ja współczuję, jak kiedyś na weselu sobie tak ugryzłem i potem nie mogłem dojść do siebie. Następne pytanie. Darwinek. Czy Olek dalej gra w Pokémon Go? Jak nie tak, mogę. To czy mogę dodać do znajomych go w Pokémon Go? Ostatnio nie gra i mamy problem, bo nie możemy zalogować się na jego konto. Bo zapomniałem hasła. Nie wiem, czy haker. I nie pamiętam, na jakim mailu miał to i nie chcę nam przypomnieć hasła, ale być może to na mailu żony, więc to sprawdzimy po nagraniu. Tak? Kolejne pytanie, mama. Już szukam. 5 minutes later. Ile pan ma lat? Kacper TV. Kacper TV, już mówiliśmy, 44. Nagracie piosenkę? Ha. No, mamy cały czas, myślimy o tym, ale to...
nie mamy sprzętu dobrego i troszeczkę mamy słaby talent do tworzenia chyba ciekawych słów, bo mieliśmy początek, Zinksy mają hajs, pamiętasz? Mieliśmy jakąś tam pierwszą zwrotkę i w ogóle ta kartka gdzieś zaginęła. Okej. Okay. Co tam? Hipopotam! Jakie są wasze ulubione lody? Mój jest ulubiony ten Oreo. Oreo, a mój Big Mac. Ale ogólnie lodów nie jadam, bo ja dbam o gardło. Nie jadam zimnych rzeczy. Dobra, let's go. To tyle, bo nie mam pomysłu. Olek Hołoga, pytanie. Jak nazywa się park, w którym byliście? Park, ja znam odpowiedź, Park Promienistych. O co chodzi? No byliśmy, jak nakręciliśmy ten film, żeby zadawali nam pytania, to byliśmy w Parku Promienistych. A. Victor Games, jak wam się nagrywa? Super, świetnie. Czasem się kłócimy, czasem Aluś jest niegrzeczny, czasem ja za bardzo nerwowy. Czasem mamy gorszy dzień, ale ogólnie w porządku się nagrywa. Czasem tata bije mnie. Co robię? O, ty, a ja bije jego. A, głupoty. A potem tata bije mamy. O, a mama bije brata. I tak się siedzimy i się bijemy. Dobra, następny. Alan Brzeszczak. Czy myśleliście, że będziecie mieli 10 tysięcy subów? Jeszcze nie mamy, ale wierzymy to bardzo, bardzo, że mam nadzieję, że do końca roku wbijemy 10, bo jak będzie 10 tysięcy subskrypcji, to ta pani, która ma tak piękny głos i taką piękną buzię i nie tylko, usiądzie tu z nami i coś otworzy. Z nami na 10 tysięcy, więc polecajcie nas znajomym, żebyśmy jak najszybciej wbili odcinek. Znaczy, może otworzy co? Chleb. Ona lubi chleb. Dobra, no coś na pewno z nami otworzy, pojawi się na odcinku z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Serię. Dobra, let's go. Jak 10 tysięcy. O, 10 set. To by był czat, cały czas mi się odbija tą papryczką. No dawaj, let's go. Sali, pytanie, czy będzie straszna historia Minecraft? Straszne historie? Może zrobimy taki kontent. Tak, ja oglądam MWK, MWK robi takie historie. A chciałbyś coś takiego też zrobić? No może tak, zrobimy. Zobaczymy, ale musimy mieć też czas, bo nie mamy na wszystko ale czasu. Ale to muszą nam widzowie pisać historie. Aha, ich historie. No dobrze, to jest taki jakiś pomysł. Marianowy, kiedy Minecraft? Nie wiem, może... Nie mam dlatego pojęcia. Ale może może w przyszłym tygodniu coś nakręcimy, bo już naprawiliśmy konsolę, już nie szumi. Już myślałem, że chciałeś powiedzieć w przyszłym roku. Tygodniu. Nie, może w przyszłym tygodniu nakręcimy, może za dwa tygodnie się pojawi. Zobaczymy, postaramy się to nakręcić. Speed Guy, pytanie pierwsze. Kiedy będzie Oluś miał urodziny? Było już, 28. O, tu, co ja gadam, 25. Przecież pomyliłem się, ale nie, to ja wiem, nie. 25 sierpnia 2014 roku. Miał, się urodził, a ma urodziny 20. Drugie pytanie, czy Olek ma Robuxy? No już mówił cztery, bo cały czas wydaje, więc niestety się z wami nie podzieli. Bo da się wysłać. Ulubiony jest mój kolor fioletowy czy zielony? O, no nie jesteśmy z jasnowidzami, ale myślę, że taki sam kolor jest twój ulubiony jak Olusia, czyli... Fioletowy. Fioletowy, tak jest. Sali, pytanie drugie. Czy zagracie w FNF? Już było, tak. Rex Fury. Hej, mam na imię Adrian. Kiedy mama pokaże twarz? Mama pokaże twarz, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji! Czyli jeszcze 4 nam brakuje. Nie? Nic z tego jeszcze ze mną nie było. Uzgodnione to było dawno, ty nie pamiętasz. Dawaj, let's go. To było jak mieliśmy gry oprócz Brawl Stars? No tak, Minecrafta i będziemy szli dalej, tylko będziemy musieli mieć więcej czasu. Boże, Poppy Playtime, ale to później. Trzecie pytanie, kiedy konkurs? Jak będziemy mieli coś na konkurs? Ogólnie jeden już właśnie się skończył, tam musimy wybrać, chyba dwie osoby tylko napisały, tego powtórkę Clippera, znaczy z Minecrafta, z Treasure X. Musimy tam napisać do niej i wysłać, no. No i ostatnie pytanie, Rex Fury'ego. Tak. Pozdrowicie mnie. Pozdrawiamy cię, Rex Fury! Pozdro dla ciebie leci! Powiedz pozdro leci. Pozdrawiamy! Elo, elo, zrób to swoje. O! Elo, dawaj, następne. Kacper Kulak, dlaczego nagrywacie na YouTube?
No już to my tłumaczyliśmy, było, że. Było, było. Że po prostu pytanie, podobało nam się to, co robi Adam TV, Paweł Malinowski, Mizaga, Martyna Zabawa, a potem inni. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie. No to poczekajcie, kolejne pytanie. To tutaj, bo to musimy wejść tu. 1 hour later. Franek, pytanie. Od której serii Super Zings zaczął Olże otwierać? Trzecia. Od trzeciej serii? Okti, okti. Tak dużo miałam pytań w poprzednim nas... Q&A, jeszcze teraz najstarszy. Nie mam pytań. Najstarszy nasz widz, znaczy najstarszy, może nie najstarszy, ale chyba jest najdłużej ze wszystkich ever. Chociaż mało ostatnio się udziela, ale bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Patrycja Cichewicz. Pytanie, czy znowu będzie Daily z 8 serią i z 9 serią? Z 8 serią już nagrywaliśmy, już ją skończyliśmy, już trafiliśmy wszystko, co było do trafienia. W 9 serii też prawie otworzyliśmy, brakuje nam do otworzenia tych dwóch takich dużych robotów, co myślę, że otworzymy, jak będą oficjalnie w Polsce, czyli po wakacjach. I będziemy zostało... No musimy dropnąć ultra rzadkiego. Kazum Blast. Też. Kazum Blast. Chris Debe, wolicie Kazum Kids z 8 czy z 9 serii? Dziewiąte. Z 9, bo są takie krystaliczne bardziej, nie? I są fajniejsze. Lapiemy wodą. Dobra, ale nie wygłupiaj. No. Następny. Nubek 1, 2, 3. Którą serię Super Things albo Zings lubi Oluś? Którą serię najbardziej lubisz? Super. Ja najbardziej lubię drugą i 9. I 9. A wydaje nam się, że 10 przebije wszystkie. Bo będą w niej dwa ultra rzadkie. Słońce i Księżyc. Słońce i Księżyc. No. Szok. Fajna rzecz. Chociaż w ogóle powiem wam jedną rzecz, że dziś przeczytałem, że być może to jest 10 i niestety chyba ostatnia. Ale mam nadzieję, że to tylko jakiś fake, bo to jest niemożliwe, bo Zingsy są rewelacja i najlepsze, że nie trzeba dużo miejsca na nim mieć. Dobra, następne pytanie. Mati i Gry. Pytanie, czy kiedyś nagrasz ze mną odcinek? Ale z kim? Mati i Gry. A co to Mati Gry? No musimy wejść, zobaczyć to później, zobaczymy. Być może, czemu nie zamykamy się, jeżeli starszy, będziemy mieli na to czas i możliwości, to czemu nie? Kolejne pytanie. Banan Broc TV. Czy przeklinacie? No ja przeklinam, bo jak się zdenerwuję, jestem taki, to przeklinam. Oluś, przeklinasz? Nie kłam. Nie wiem. Czasem mu się coś tam wypnie, wiecie, jak to w tych szkołach, przedszkolach się nauczą tych. Najfajniej się mówi brzydkie słowa, ale ich nie używajcie, bo to jest B. I w ogóle dzisiaj ktoś z Robloxie napisał kura przez W. No właśnie, w Robloxie. Dobra, lecimy z następnym. Czy chodzicie do kościoła? Nie. Oluś nie chodzi. My chodzimy, znaczy nie chodzi, chodzimy bardzo rzadko. Jesteśmy wierzący, ale słabo praktykujący, że tak to ujmę. Czyli tak typowo polsko troszeczkę, szczególnie młodsi ludzie oczywiście, bo starsi chodzą często. Następne pytanie. Co lubicie oglądać? Ja wszystkie... Ale to było już pytanie. Oglądać? Więc ja nie odpowiadam, ale nie. Ty odpowiadasz. Nie, tylko kanały, tylko co lubicie? Co lubicie oglądać? Ja lubię filmy science fiction. Przede wszystkim lubiłem bardzo Matrixa i lubię o wszystkich superbohaterach, czyli science fiction, czyli wymyślone rzeczy. Ja lubię Sonika, takie filmy typu Sonic. Filmy typu Sonic. Następne pytanie. Czy będą chyba miały być gry na Xbox? No, raczej nie, bo nie mamy Xboxa. No to tak. Chyba, że Xbox nam wyśle Xboxa i wtedy będziemy nagrywać dla Xboxa. Lukis TV. Czy założycie konto na samych quizach, takiej stronce, same quizy? Nie ja wiem, co to jest. Strona to jest u Admirosa. Nie wiem, może I tam kiedyś. Wiesz, co się tam robi? Co się robi? Tworzy się quiz. Można tworzyć na przykład. Wiem, to kiedyś tak byliśmy. Na chwilę obecną raczej nie, może kiedyś w przyszłości, jak będziemy mieli więcej czasu. Czy nagracie z jakimś youtuberem, na przykład Adam TV, Świat Wiktora TV? Chcielibyśmy nagrać z kimś. I pewnie to. Za kilka lat. No może nie za kilka. Myślę, że. Może nagramy z
Pawłem Malinowskim. O. Fajnie by było. Myślę, że na razie jesteśmy za malutcy. Jak no będzie, kiedyś, jak bijemy to 100 tysięcy, to wtedy myślę, że uderzymy do innych. Może inni uderzą do nas wcześniej. Ostatnio bardzo dziękujemy. Pierwszy raz w historii znany youtuber skomentował nasz film i był to Paweł Malinowski. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo cię pozdrawiamy. Kto odpisuje na komentarze? Tata. Zajmuję się tym ja. Nie chcę zawracać głowy, bo nie, nie wszystkie komentarze... Nie, w ruski się zajmuję. O, to roz... dobra. Uda! Uda! Dawaj. Marzena Górka. Czy nagracie kiedyś odcinek z Pokémon Go lub Pokémon Kart lub z Lego? Na przykład Ninjago. Z Lego może. Z Lego na pewno coś nagramy z Lego. No z tak. Pokémony już raz nagrywaliśmy. Może jeszcze no to... nagramy. Najpierw musimy odzyskać konto. Ale tam były jakieś dziwne Pokémony jeszcze. Przeczytaj raz jeszcze. Dobra. Nie, no Pokémon Go i Pokémon Kart. To to chyba... Cards. A, czyli będziemy karty Pokémonów może otwierać. A, no tak. O, to by było fajne, ale żeby dobre karty, no to trzeba mieć coś. Ale to wiesz, ma album. Dobra, lecimy. Gdzie mieszkacie? Gdzie mieszkacie? Ale nie podajemy adresu. Takich rzeczy się nie podaje w internecie. Więc takich rzeczy się nie podaje. Mieszkamy w mieście Łodzi. Gdzie słonko nam nie szkodzi. Ile Oluś ma lat? Już było? Było. Oluś jest nie czytasz, kto pyta. Przeczytałam. A, to ta. Oluś co? Oluś ma 7 lat? Oluś jest łobuziakiem. Tak jest. O, mama. Mama, nikt się mnie nie pyta. Nie, nie jest, on jest taki kochany, jest moim takim. No troszkę jest, łobuzuje czasem. Coraz bardziej. Im starszy, tym coraz większy łobuz. Ale ja go... Ale wiecie, tak jest chciał, jak tak mówił, że go bije, to jak się... On uniki. Dobra, czy będzie jakiś konkursik jeszcze z Super Things na 7000? Na pewno, na pewno. Na pewno będzie. Na pewno na bank. Bank będzie jakiś konkurs Super Things, ale nie wiemy, co jeszcze będzie na rysowanie. Na 7000 subów. Czy dacie mi za darmo Zingsa? Teraz tak szybko wam wytłumaczę. Byśmy bardzo dużo ludzi przez te 2 lata pisało, żeby nam wysłać wam Zingsa. Jakbyśmy tak każdemu wysyłali, no, tak naprawdę nie mamy dużo pieniążków. To po pierwsze kosztuje, po drugie byśmy nic nie robili, tylko stali na poczcie i wysyłali paczuszki po 1-2 Zingsie, a to kosztuje 4 zł powiedzmy. To sobie policzy, ile to pieniążków. A zresztą Oluś zbiera, jak nie ma powtórek, to nie daje swoich, a jak mamy powtórki, to robimy konkurs. Następny. Franek, czy będziecie nagrywać Brawl Stars i Pet Simulator? Pet Simulator. No Brawl Stars... Na Lolusia, a jeszcze jego gra. A Pet Simulator... Ale Pet Simulator już chyba nigdy nie będziemy nagrywać, bo Pet Simulator już... Już spada. Tak, spada 20 tysięcy osób. No. Wcześniej grał z 300 tysięcy. A Brawla mówiliśmy, że będziemy nagrywać. Tak, Brawla. Jeszcze jedna. A few moments later. Dobra. Dominikso. Czy znacie mój kanał? Niestety nie znamy twojego kanału, ale zajrzymy po nagraniu. Marzena Górka, to już było. Czy nagracie odcinek z Pokémon Go lub kartami? To już było, tak. Bo teraz są pytania spod filmu, który był 2 miesiące temu, gdzie powiedzieliśmy, że można zadawać już pytania do Q&A na 6 tysięcy. Kuba T. Ile lat zbieracie Zingsy i Kingsy? 2,5 Prawie 3 można powiedzieć, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, to już zacząłeś zbierać troszkę, tak? Ja miałem cały swój powtórek. No właśnie, i dopiero zaczęliśmy nagrywać, więc zacząłeś zbierać wcześniej. Prawie Wielka 3. I świat. Olusiu, tatusiu, gdzie mieszkacie? Nie możemy powiedzieć w Łodzi. Takich rzeczy, pamiętajcie, szczegółowych adresów nie podajemy w internecie, w ani w innych rzeczach, no chyba, że... Ktoś chce coś wam przesłać i tak dalej. W Łodzi. W mieście Łodzi, gdzie dużo rzeczy nie szkodzi. Tym królikiem. Królikiem. Widzisz, dobra. Tutaj jest tata, widzisz ma piersi się mówi. Dobra, uwaga. Ryszard Semczuk, ile macie lat? Już było. Było. 44 i 7. Koniec. To tyle, dziękujemy. Pamiętajcie, zostawcie łapeczki. Dziękujemy za wszystkie pytania. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pamiętajcie, 10 tysięcy wbijamy i mamusia, pokaż swoją piękną rączkę, że jesteś. Pokaż rączkę. O nie, nie widać. Nie widać. Nie, z drugiej strony byś musiał. O! Mignęło. I z drugiej mignęło.
Ta pani oto usiądzie między nami i będzie z nami pewnie na coś otwiera. Tysięcy! To trzymajcie się! Hej, pa!